czekoladowy koktajl odchudzający. W tym wspomagaczu jest kakao, gryka, spirulina, otręby i ryż. Jeden koktajl zamiast śniadania i w ciągu 4 tygodni schudnę 10 kilo. Poza tym mogę jeść normalnie i nie muszę katować się ćwiczeniami. Przeczytam Wam, co zapewnia producent. Koktajl zmniejsza nadwagę, czyli to mam. Zwalcza celulit, też mam. Dziewczyny, ja tą puszkę kupiłam za 135 zł i to była oferta specjalna, 50% taniej. A, i moja waga startowa to 144,5 kg. Jedna albo dwie miarki, to dam dwie. Jednolita masa. Zapach trochę przypomina czekoladę. Prawdziwy smak czekolady. Puste. Ale chyba się nie najadłam tym. Zastępowanie posiłku czymś płynnym, koktajlem, sokiem albo zupą, to trochę oszukiwanie własnego umysłu. Będziemy czuli sytość, ale dużo krócej, niż jeżeli byśmy dodatkowo coś przegryźli. To jest mój obiad. To są plusy tej diety. Jem normalnie to, co lubię, to, co mi smakuje, to, co jest pyszne. Dzień drugi, śniadanie. Wczoraj po tym koktajlu byłam bardzo szybko głodna. To jest duża oszczędność czasu. Jeszcze śpieszę się dzisiaj do pracy. Smacznego. I po śniadaniu. Biegnę teraz na autobus. Dzień czwarty. Strasznie brakuje mi czegoś do zjedzenia, żeby pogryźć, przeżuwać, pomielić. No ale wypiję. Jakoś muszę wytrzymać do obiadu te kilka godzin. Dzień piąty. Mam już dość tych śniadań. No ale przy życiu trzyma mnie to, że na obiad zamówię sobie pizzę. Kolejny dzień. Po tym koktajlu jestem głodna jak pies. Już nie mam nawet siły na to ani patrzeć, ani jeść, ani pić. Nic. Najlepiej to zjadłabym jakąś jajecznicę na boczku, na słonince, bułeczkę z masłem. No, jak chcesz być piękna, to musisz cierpieć. Obietnica, że po wypiciu takiego koktajlu długo będziesz czuła się syta, to pierwszy chwyt marketingowy. Drugi to, że wystarczy, że wypijesz jeden taki koktajl, a resztę posiłków możesz jeść dowolnych. To nieprawda, że jeżeli będziesz jadła na przykład dużo słodyczy i dodatkowo tłuste posiłki, to i tak schudniesz. Minął tydzień. Pora sprawdzić, czy coś schudłam. Nic nie schudłam. Przez cały tydzień piłam to gówno i powinnam już schudnąć 2,5 kilo, jeśli producent naprawdę mówi prawdę. Smuteczek. Zrobiłam sobie wreszcie śniadanie. Takie, jakie lubię. Skoro nie chudnę, to wcale nie ma sensu się katować. Te koktajle wcale nie zmniejszały mojego apetytu.